Marek Kłuciniczak w Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa, którą dla Państwa przygotowaliśmy, Marzenie i rzeczywistość, gmach Muzeum Narodowego, opowiada oczywiście o historii budowy tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy. Natomiast to jest też o wiele szerszy kontekst, ponieważ ta wystawa gromadząca projekty architektoniczne, fotografie dokumentujące budowę gmachu, opowiada równocześnie też historię tego, w jaki sposób za pośrednictwem architektury w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano manifestować odbudowę Polski po latach zaborów. Staramy się w programie towarzyszącym wystawy pokazać właśnie szeroki kontekst dla historii tego budynku. Stąd też w programie towarzyszącym wystawie opowiadamy nie tylko o samym gmachu, ale również zarysowujemy szerszy kontekst między innymi innych realizacji gmachów publicznych w Warszawie i w Polsce. Wśród tych wszystkich wydarzeń, które przygotowaliśmy dla naszych gości, są też wydarzenia, które będą tłumaczone na polski język migowy. Jedno z nich 22 maja w niedzielę to jest wykład wprowadzający w tematykę wystawy Dom dla Sztuki w gmach Muzeum Narodowego w Warszawie o godzinie 12. On przybliży właśnie podstawową problematykę, jaka została poruszona na ekspozycji. Natomiast drugie wydarzenie wiąże się z kolei z rocznicą otwarcia gmachu dla zwiedzających po wiele lat trwającej budowie. Mianowicie w tym roku obchodzimy 78. rocznicę ukończenia tego gmachu. Dokładnie 18 czerwca 1938 roku został ten gmach otwarty dla publiczności. I z tej okazji przewidziane są specjalne spacery połączone ze zwiedzaniem wystawy, ale też spacer architektoniczny, który pozwoli docenić ten gmach. Zapraszamy.